właściwie cała historia polskiego rock and rolla zaczyna się w gruncie rzeczy od czerwono-czarnych. To był pierwszy zespół, który powstał z myślą o muzyce rock and rollowej, bo rhythm blues istniał właściwie tylko kilka miesięcy i rhythm blues był właściwie jakby taką modą na coś, co się gdzieś tam pojawia. Takim łącznikiem między rhythm and bluesem a czerwono-czarnymi była taka postać bardzo znana na Wybrzeżu, a dzisiaj znana również w całej Polsce, ale i w Skandynawii, i to głównie nie jako wokalista, ale jako pisarz, mianowicie Andrzej Jordan. O ile Andrzej Jordan był łącznikiem między rhythm and bluesem a czerwono-czarnymi, to bez wątpienia łącznikiem między dwoma najprężniejszymi ośrodkami rodzącego się Big Beatu, Trójmiasta i Szczecina, był ówczesny dyrektor szczecińskiej estrady Jacek Nierzychowski. Jurek Kosiński z Frankiem Balickim, którzy zaprosili mnie, żeby zobaczyć to, co oni tam na non-stopach, taki tam rytm, blues jakiś, że to się już dzieje, już parę miesięcy, już coś tam było, były awantury. W nocy już wiedziałem, że ja się od tego nie odczepię, że to jest to, co jest wspaniałe, co jest cudowne, co jest młode, co jest wdzięczne i co jest cholernie potrzebne. No. Dyrektorska determinacja była na tyle mocna, że krótko potem, dopiero co założony przez Franciszka Walickiego zespół Czerwono-Czarni, działał już pod egidą Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Przypomnij łaskawie, jak pamiętasz, pierwszy skład Czerwono-Czarni. Józef Krzesek przy fortepianie, Bernolak na gitarze basowej, Knap na perkusji, Katana na kontrabasie. Katana na kontrabasie oczywiście, a z saksofonistami było różnie. Niedokładnie. No, Maciek Kosowski był tam na pewno. A Maciek Trąbka. Maciek Trąbka. Oczywiście. Nie jako piosenkarz, tylko jako trębacz. Nie, śpiewał. Już śpiewał. Maciek śpiewał, zagrzywał na trąbce i śpiewał. Mam dziewczynę, rzecz to znana, niby we mnie zakochana, a na imię ma Agatka. Ładne imię, co? Lecz gdy proszę o całusa, zawsze robi mi psikusa. Obiecuję, nie całuję, więc jej mówię o... Daj, buzi, daj, moja gadka.